Szokiem do wierzenia Jasnowi Zackowski wypowiedział się na temat Hitlera, na temat Hitlera. Jak wiemy, Jasnowi Zackowski może kontaktować się z duszami osób zmarłych i wypowiedział się na temat Hitlera co się praktycznie dzieje z duszą Hitlera po śmierci. Nieprawdopodobna historia. No chyba sprawa, którą tak naprawdę każdy z nas zastanawiał się, czy Hitler ma sumienie, gdzie trafił praktycznie po śmierci. No właśnie o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, praktycznie każdy z nas zastanawiał się, skoro Hitler praktycznie doprowadził do milionów śmierci, milionów ludzi, miliony Ludzi praktycznie zginęło przez niego, czy on ma sumienie, tak? Gdzie taki człowiek może trafić praktycznie po śmierci? Okej, okay, jest tutaj uważany, że po śmierci jest piekło, niebo, czyściec, jest, tak? No ale w tym piekle są ludzie, którzy mają mniejsze grzechy, a tutaj praktycznie Hitler miałby tam trafić. No właśnie, tutaj oczywiście Jasnojcackowski nie mówi, czy trafił Hitler do nieba, czy do piekła, czy do czysta, bo tak jak mówi sam, jeśli chodzi o swoje wizje, nie spotkał się nigdy z tym, żeby dusza osoby, aby zmarłej trafiła e, na przykład do piekła, czy do czyjśca. Ona żyje, funkcjonuje tak naprawdę w swoim świecie wyobraźni, natomiast powiedział w ten sposób, tak, co się stało praktycznie z duszą Hitlera po śmierci, mówi w ten sposób, że sam jest dla siebie karą, tak? Sam jest dla siebie karą Hitler i że praktycznie wszystko to przeżył, tak, że przeżywa tutaj po jego dusza po śmierci, to, co praktycznie przeżył za życia, tak. No w sensie nie przeżywanie, że przeżywa to, bo ma jakieś rozterki, czy wątpliwości, czy tutaj tak w skruchę, tylko tak naprawdę zdobywa to doświadczenie za życia i później po śmierci żyje praktycznie z tym doświadczeniem. Dlatego jest tak naprawdę sam dla siebie karą, tak? Sam dla siebie praktycznie z karą. O co chodzi? No tu chodzi tak naprawdę o filozofię która zakłada według jasnowidza że człowiek po śmierci e, tak naprawdę tworzy swój świat na bazie doświadczeń e, zdobytych za życia, tak? E, czyli te, e, tak naprawdę według jasnowidza Jackowskiego człowiek za życia pełni pewną rolę tak naprawdę e, i dopiero po śmierci jest to życie e, tak na, e, tutaj e, to życie właściwe, tak? I to jest jakby zupełne odwrócenie tej filozofii, w której my żyjemy, tak? Bo my zawsze mówimy no nie musimy korzystać z życia, wakacje, pieniądze, Samochód, nowy dom, no bo przecież życie jest krótkie, umrę i potem nic nie będzie. Okazuje się, że nie. Według Jasnowidza Jackowskiego, tak jak w rze komputerowej, człowiek pełni pełną funkcję na ziemi, zdobywa doświadczenie, przeżywa życie, następnie umiera i umierając tak naprawdę, oczywiście umiera jego ciało w sensie fizycznym, jako byt. Dusza funkcjonuje, natomiast dusza zachowuje tak naprawdę te doświadczenia zdobyte za życia. Czyli zgodnie z, tym, z, tą te, z tą tezą czy z tą filozofią, Hitler po śmierci kreowałby taki świat, czy tworzyłby świat tak, właśnie ten, który miał praktycznie za życia, tak. No, czyli to nie jest jakby dobre życie, tak, no bo jest to, jest to tutaj kara jakby sama dla niego dla niego samego, tak? Chociaż on może tego nie, nie rozpatrywał w ten sposób. Natomiast taki stworzył świat za życia i taki świat pewnie ma tutaj po śmierci. Nieprawdopodobna historia, jeśli chodziłoby właśnie o Hitlera. Oczywiście zakładając tutaj tą filozofię czy tezy jasnowidzająckiego, tak? Od o, tutaj, jakbyśmy odłączyli od tego kwestię religijną, kwestię piekła, niebaczysta, no bo wiadomo, że jeśli chodzi o kwestię religijną, to to Hitler powinien być praktycznie w piekle, tak? Powinien być w piekle, czy też smażyć się w piekle, jak to czasami się mówi metaforycznie. Więc tutaj to ta, ta właśnie to, to życie tej duszy, praktycznie po śmierci, byłoby karą dla niego samego, tak? Byłoby praktycznie karą dla niego samego. No, pytanie też jest takie, tak, no, to też jest, jakby na dwoje babka wróżyła, bo skoro on takie życie wiódł na ziemi, e, praktycznie po śmierci, no to y, nie miałby poczucia takiego, że robi na przykład coś źle, e, że inny świat by wybrał, tylko kreowałby taki sam świat, praktycznie po śmierci, jak za życia. Tutaj też y, była taka sytuacja, że Jasnowidzecki miał takiego przyjaciela, Marka Rymuszko, który był przez wiele lat dziennikarzem, redaktorem naczelnym pisma, tutaj tutaj para. No dobrze, mniejsza z tym. To było tutaj od zjawisk nadprzyrodzonych, o w ten sposób powiem. Właśnie. I ten człowiek, właśnie jak żył, to mówi Jasnowidzowi, że jak umrze i będzie miał możliwość, to tam jakiś kontakt, tak. Powiem mu, jak rzeczywiście wygląda życie po śmierci. No i wyobraźcie sobie, że właśnie ten Marek Rymuszko po śmierci Jasnowidzecki. Widział go wizji jako człowieka, tak, jego twarz w niebie, a przed tą twarzą, tak naprawdę przed jego jakby czołem, tworzył się świat z obłoków nieba, natomiast w tym świecie to był świat, który był kreowany przez daną osobę, przez wyobraźnię, przez doświadczenia zdobyte przez danego człowieka. Czyli jeżeli na przykład no już abstrahując od, od Hitlera, tak jeżeli człowiek miał jakieś przeżycia, zażycia, coś tak naprawdę utożsamia z, przyjemno, z przyjemnościami, tak Lubił podróżować, wychowywał się gdzieś na wsi i tak dalej, to w tym świecie kreuje ten właśnie ten świat po śmierci, i tam się znajdują te postacie przeżycia, e, które chce. Natomiast w przypadku właśnie tego Hitlera to byśmy mieli takie, że on by kreował ten zły świat, tak? dla nas, postrzegany tak naprawdę przez nas, jako ten zły świat, i tam by funkcjonował w tym, praktycznie tym złym świecie. Tylko tutaj trzeba pamiętać, że on wtedy, Hitler, praktycznie po śmierci nie wyrządzałby krzywdy innym ludziom, bo, no bo kreowałby praktycznie swój świat, miałby swoją jakby projekcję e, funkcjonowania tego świata, natomiast, no, tutaj według jasnowidza to byłaby krzywda praktycznie danego samego, tak, no bo można powiedzieć, że był w tym zatrutym, niedobrym świecie, tak, no bo e, jakby te plany, które zakładał Hitler, no to one były straszne, tak, no to nie, to nie jest absolutnie e, to, z, z czym ludzie chcą się utożsamiać, chcą żyć, tak, więc to nie jest jakby to jest kara dla niego samego, tak? dla, dla, jako człowieka no ale wiadomo, jakim był człowiekiem Hitler to już jakby jest inna sprawa, czyli właśnie w ten sposób tutaj wyglądałoby jeśli chodzi o funkcjonowanie tutaj Hitlera praktycznie jego duszy po śmierci po duszy, duszy po śmierci to też jest ciekawe, tak, no bo wtedy na przykład ludzie często mówią no tak, ale był zbrodniarzem, czy był dyktatorem po śmierci pewnie jego dusza się w piekle smaży, a ktoś popełni mniejsze grzechy, to pójdzie do czyjca, ma szansę trafić, żeby do nieba, a tutaj się okazałoby że na dobrą sprawę Hitler pewnie by uniknął tej kary, tak? no bo trafiłby, czy, czy jego dusza by funkcjonowała w tym świecie stworzonym przez swoją wyobraźnię ze zdoby zdobytymi doświadczeniami za życia. Natomiast na dobrą sprawę tutaj by uniknął jakiejś kary, czy cierpienia praktycznie po śmierci. E po śmierci, tak? No ale z drugiej strony e to też jest takie pytanie, na przykład jeżeli ktoś popełnia jakiś grzech, ciężki grzech, po którym Teoretycznie religia mówi, że nie trafi się do, do nieba ani do czychsa. no właśnie, ale z drugiej strony to też jest takie pytanie: przez wielu wierzących ludzi mówi w ten sposób, no ale skoro miłosierdzie, miłość Boga jest nieskończona, wybacza tak naprawdę Bóg ludziom ich grzechy, ich potknięcia, to z kolei powinien też wybaczać te najcięższe, najcięższe grzechy, dać nową szansę, tak? Żeby ci ludzie mogli się odbudować, mogliby żyć na nowo, tak? Otworzyć nową kartę, jeśli chodzi o Funkcjonowania, tak? Czyli teoretycznie można było założyć, że jak ktoś popełni jakieś zbrodnie, zamorduje kogoś i tak dalej, to mimo wszystko, zakładając tutaj tą taką wersję, tak? Właśnie tą kontrowersyjną, powinien trafić do nieba. Powinien trafić do nieba, bo Bóg powinien wybaczyć mu praktycznie te grzechy. Oczywiście, jeśli by wykazywał jakąś skruchę. No ale to mówię, to już jest jakby inna kwestia, bo Jasnowizackowski nigdy nie mówił o tym, żeby było piekło, żeby były aniołki, żeby nie było niebo, czyściec i tak dalej. Te rzeczy jakby nie występują. od odnalazł praktycznie kilkaset osób żywych i też wskazał zwłoki kilkuset, ponad tysiąca osób, praktycznie które zmarły i nigdy się praktycznie z tym nie spotkał, tak, jako medium, jako człowiek, który kontaktuje się z duszami osób zmarłych, tak? Przepraszam, więc tak to właśnie by wyglądało, jeśli chodzi o sytuację związaną z Adolfem Hitlerem, a więc zbrodniarzem, człowiekiem, który miał absolutnie no, straszne plany, tak? E, dotyczące unicestwienia świata plan, plany, żeby stworzyć mocarstwo, tak, na, e, z, zgodne z jego ideami. No, straszna, tak naprawdę sprawa. Czyli e, tutaj żyłby w tym złym, gorz, zgorzniałym, kwaśnym, tak naprawdę w tym świecie. Po swojej śmierci jego dusza by funkcjonowała, tak? funkcjonowałaby praktycznie w tym takim niedobrym świecie, który jest przez nas w większości tak utożsamiany, tak, no bo być może tutaj jakby Hitler uważał, że robi dobrze, tak, może w jego mniemaniu, tak, skoro w ten sposób postępował. Natomiast tutaj właśnie on by funkcjonował w tym złym, zgłośniałym tym świecie niedobrym i to już byłaby praktycznie kara sama dla niego, dla niego samego, tak. Tylko pytanie jest takie, skoro żył całe życie tak w ten sposób, jakby dążył do tego, tak, miał takie zapędy, czy to byłaby kara? Tak? No, bo co innego, na przykład, można powiedzieć, że ktoś popełnił jakiś błąd, nawet tutaj morderstwo, zamordował ktoś kogoś, później się nawrócił. Tak? No to można powiedzieć, że no oczywiście no to jest niewybaczalny błąd, tak? ale to była pojedyncza sprawa. A tutaj przecież było celowe działanie, zorganizowane, prowadzone praktycznie przez lata. Więc pytanie, czy rzeczywiście ta życie praktycznie tutaj Hitlera, duszy Hitlera po śmierci, jest karą samą dla niego, czy też nie. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Cześć!